Dobry wieczór Państwa, nasze radio TOK FM 27, TOK FM Euro Koncita, Barbie Baby Langstrom Extra, komisja patrzy, komisja, kamera Google ocenia, no nie krytykuje, tylko edukacyjnie naprowadza na coraz to wyższy poziom, naprowadza. Z Europy Zachodniej, czy też nawet Stanów Zjednoczonych, no, co roku też pewną tradycją jest, że jeden z ukraińskich instytutów badawczych, czyli Centrum Razumkowa, przedstawia niejako diagnozę podsumowującą ostatnie 12 miesięcy na Ukrainie i to jest, myślę, taka arena informacji, arena wymiany informacji, bardzo ważna, dlatego że pozwala oczy w oczy tak, no, spotkać się jednak wielu przedstawicielom, którzy normalnie być może spotkaliby się w zupełnie innych warunkach podczas jakichś oficjalnych wizyt międzynarodowych, czy też w ogóle być może nie doszłoby nigdy do kontaktu między nimi, a tutaj jest świetna okazja do tego, żeby jednak razem no, dyskutować sytuację na Ukrainie, czy też no, chociażby reformy na Ukrainie, bo reformy właśnie w tym państwie są jednym z takich głównych tematów obecnego forum. To jest przede wszystkim miejsce wymiany myśli, czy przy okazji jeszcze pojawiają się jakieś defekty natury praktycznej? No ja myślę, że obecność polityków na tym forum, dlatego że mamy przecież chociażby kilku wiceministrów z Ukrainy, też pojawią się politycy z Polski, może prowadzić do podejmowania pewnych decyzji, które gdzieś tam w kuluarach mogłyby zapaść, także no, oczywiście ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy coś takiego na obecnej edycji forum się zdarzy, natomiast jest to na pewno okazja do tego, żeby kilka spraw między Polską a Ukrainą przedyskutować i być może też kilka no, spraw jakby przenieść na następny etap realizacji. Centrum Razumkowa po raz kolejny przedstawi podsumowanie ostatnich 12 miesięcy w polityce ukraińskiej, czy w życiu Ukrainy w ogóle. Jaki będzie ten bilans w tym roku? Ja myślę, że wbrew pozorom bilans ostatnich 12 miesięcy jest umiarkowanie pozytywny. Jest to z naciskiem na umiarkowanie czy pozytywny? Chyba z naciskiem po prostu na umiarkowanie pozytywny. Jest to jednak zmiana na plus w tym państwie, dlatego że no, ekipa, w zasadzie dwie ekipy, które dwa rządy, które sprawują władzę, począwszy od Euromajdanu, wcześniej rząd Jaceniuka, teraz rząd Groismana, no, reformy przeprowadza. Duża część tych reform zakończyła się pozytywnie, zakończyła się sukcesem. Nie wiem, dlaczego padło to słowo umiarkowanie z tej strony. Wydaje się, że mimo, że część reform została wdrożona, to Ukraina nie przekroczyła jeszcze pewnego punktu, w którym moglibyśmy z całą pewnością powiedzieć, że to, co zostało dokonane, nie można będzie już tego odwrócić. Chyba tego punktu jeszcze Ukraina nie zdołała osiągnąć i te wszystkie reformy, które obecnie, te wszystkie zmiany, które w tym państwie zachodzą, jeszcze niestety jest taka niebezpieczna szansa, że przy niesprzyjających okolicznościach to wszystko będzie można raz jeszcze odwrócić. Dobrze rozumiem, że te zmiany są jeszcze nazbyt świeże, że jeszcze do końca nie można ustalić, czy aby na pewno się przyjmie. Zdecydowanie tak. No, część reform też polega na tym, że dopiero przyjęliśmy pewne uregulowania prawne, tak? No, nie wiemy, jak to będzie wyglądało w praktyce, czy chociażby władze, czy urzędy będą starały się tego prawa przestrzegać, a może będą je interpretowały w jakiś sposób, który zupełnie wypaczy sens ich wdrażania. Także to wszystko jest jeszcze na etapie, w którym można by powiedzieć, że końcowy wynik nie jest jeszcze znany. To znamy co prawda kierunek, wiemy, że to wszystko idzie prawdopodobnie w kierunku dobrym, natomiast nie jest to jeszcze etap, na którym moglibyśmy powiedzieć, że sukces jest pewny. Zastanawiam się, na ile Ukraińcy podzielają pański umiarkowany optymizm, jeśli chodzi o tempo reform i o same przemiany, jakie zachodzą w ich kraju. No, chyba jestem bardziej optymistyczny niż obywatele Ukrainy, jeżeli spojrzymy na sondaże, to i prezydent Poroszenko, i premier Groisman, ale w ogóle rząd, czy też parlament cieszy się bardzo niskim zaufaniem społecznym, ale to chyba jest też takie rozczarowanie nie do końca usprawiedliwione. No, te ambicje, które zostały rozbudzone, te oczekiwania w wyniku Euromajdanu, no, żadna władza nie jest w stanie osiągnąć tak wiele w tak krótkim czasie. To, co trzeba oddać tej obecnej, no to fakt, że jednak jest dwóch najbardziej reformatorską z tych ostatnich 25 lat, no to jest bez
wątpienia rzecz pozytywna. Natomiast no, chyba też w niektórych kwestiach można by było zrobić więcej, no, chociażby walka z korupcją, która jednak daje się we znaki do zwykłym obywatelom. No bo jeżeli mieszkaniec Ukrainy musi zapłacić łapówkę idąc do szpitala, próbując dostać się na uniwersytet, czy też no, próbując załatwić jakąś sprawę w urzędzie, to jest jednak kwestia, która w takim bardzo codziennym życiu doskwiera i w ten sposób myślę są też oceniane właśnie ukraińskie władze, że dla zwykłego obywatela to jeszcze nie jest czas, w którym można by było powiedzieć, że te zmiany są odczuwalne. Są, jest podział zdecydowanie tak, ale ten podział na Ukrainie no, utrzymuje się od zawsze w zasadzie. Tak, no, mamy pewien establishment i oczywiście oligarchów, którzy w pewien sposób sterują tymi władzami. To można powiedzieć, że Rada Najwyższa, tak bardzo często się mówi, że Rada Najwyższa no, to jest pewien klub biznesowy, czyli związek zawodowy biznesmenów, którzy są opłacani czy też kierowani przez oligarchów. No i na drugim końcu mamy właśnie zwykłych obywateli i wpływ na decyzje podejmowane w państwie no, jest bardzo zwykły. Chociaż to też trzeba powiedzieć, że się zmienia jednak społeczeństwo obywatelskie, bo Euromajdanie się przebudziło i to właśnie dzięki naciskom ze strony społeczeństwa obywatelskiego te najważniejsze reformy w państwie są wdrażane. Chociaż ten podział może funkcjonować bardzo długo, to widać właściwie w wielu krajach Europy Wschodniej cały czas jeszcze są my i oni, ci, którzy są Polakami, bo tak się przyjęło przecież przez wiele lat. Myślę, że władza jest w jakimś sensie raczej jednak duża część kandydatów lewicowych reprezentuje Partię Socjalistyczną. Jeśli chodzi o to, co dzieje się na Ukrainie, pan wspomniał m.in. o oligarchach, także o korupcji, a przecież to było jedne z głównych haseł Majdanu. Właśnie zmiana tych, którzy zarządzają całym krajem, czyli odsunięcie od wpływów oligarchów z jednej strony, z drugiej strony także ukrócenie korupcji. Tak, no stąd też właśnie biorą się te negatywne oceny obecnych władz przez społeczeństwo. Te slogany, które pojawiły się na Majdanie, czyli właśnie deoligarchizacja, walka z korupcją, no to są aktualne, ale bardzo trudno docenić to, że Rada Najwyższa ma skład taki, a nie inny. I prawdopodobnie gdyby odbyły się dzisiaj wcześniejsze wybory, no to pod tym względem byłoby jeszcze gorzej. Przypuszczam, że mielibyśmy więcej osób związanych z oligarchami, a mniej osób wywodzących się ze społeczeństwa obywatelskiego, które jednak chcą walczyć o zmiany w państwie. I również korupcja no, jest pewnym zjawiskiem w zasadzie endemicznym na Ukrainie i bez wielkich zmian również w składzie Rady Najwyższej będzie bardzo trudno, no bo to są, żeby ją zwalczyć, potrzebna będzie decyzja posłów, którzy będą w zasadzie musieli tak no, zadecydować o ukróceniu swoich własnych przyszłych zysków, bo tak to wygląda. Był taki moment, kiedy właściwie każda rozmowa w Ukrainie rozpoczynała się od słów Donbas, Krym, tymczasem. W ostatnich miesiącach te oba hasła pojawiają się, co nie znaczy, że problem zniknął. Problem zniknął. Tak, problem nie zniknął, ale trzeba pamiętać, że być może właśnie walka z korupcją, czy też reformy wewnętrzne, to jest taki drugi front wojny na Ukrainie. Można by to jednak porównać ze sobą. Z jednej strony mamy wojnę z Rosją, z drugiej strony mamy taką walkę wewnętrzną o reformy. I bardzo często dla partnerów zagranicznych w Ukrainie, zwłaszcza dla Stanów Zjednoczonych za kadencji Baracka Obamy. Te dwa fronty były ze sobą, jeżeli chodzi o znaczenie jednego z drugiego, one były ze sobą równoważne. To nie było tak, że Amerykanie akcentowali większe znaczenie wojny, aniżeli przemian wewnętrznych. Wręcz przeciwnie, można było odnieść wrażenie, że te przemiany są ważniejsze aniżeli wojna. Ta wojna jest właśnie dla władz ukraińskich pewną wymówką. No, nie możemy wprowadzać zmian, ponieważ mamy tak ważniejsze potrzeby. Musimy przeznaczać znaczące środki na armię, na modernizację wojska, na zabezpieczenie granic. Natomiast te zmiany wewnętrzne, które mogłyby przynieść polepszenie sytuacji zwykłych obywateli, były w pewnym sensie zaniedbywane. Tutaj pojawia się problem, dlatego że to jest nie do końca dostrzegane przez władze ukraińskie. Władze ukraińskie wciąż akcentują problem wojny, natomiast starają się odsuwać na bok problem tych reform, których nie dokonano. To są jednak pewne wyspy, a żeby to wszystko połączyć razem, to potrzeba jeszcze dużego wysiłku. Z jednej strony to oczywiście może być łatwo, na przykład w uderzeniu
jednej stwierdzenie, że chcieli właśnie przyspieszyć, ale się nie da, bo cały czas jeszcze musimy przecież prowadzić wojnę z Rosją, to jest fakt, ale niestety Rosjanie cały czas trzymają wojnę. Tak, ale z drugiej strony, potem duża część tych reform jest niezwiązana z sytuacją na wschodzie Ukrainy. Spójrzmy na przykład na zarządzanie państwowymi przedsiębiorstwami, czy też prywatyzacja, która powinna przynieść kilkanaście miliardów do budżetu. To nie jest zupełnie związane z wojną z Rosją, natomiast związane jest to z interesami biznesowymi oligarchów kilku deputowanych Rady Najwyższej, którzy blokują wprowadzanie pewnych rozwiązań, czy też blokują na etapie opracowywania listy przedsiębiorstw przeznaczonych do sprzedaży. No jakby to jest sposób wzbogacenia się i tutaj nie wiązał tego się pewnie z wpływem rosyjskim, dlatego że wojna ona jest bardzo walka z Rosją pochłania znaczące zasoby, znaczące siły ukraińskie, ale znaczna część tych reform mogłaby tak naprawdę zostać dokonana, gdyby tylko istniała wola polityczna ze strony prezydenta i ze strony głównych graczy biznesowych, czyli oligarchów. Tej woli politycznej nie ma i wydaje mi się, że również prezydent Poroszenko niejako coraz słabiej wykazuje swoje przywiązanie do zmian w państwie. Znaczy, chyba bardziej już skupia się powoli na tym, jak przygotować się do następnych wyborów, w sumie jeszcze kampanii wyborczej. Ona jeszcze nie ruszyła, ale kilka, chociażby kadrowych, czy też kilka zmian, które są wprowadzone w sumie, one są obliczone na to, żeby podnieść jednak popularność swojej osoby wśród społeczeństwa. To wspomniał o administracji amerykańskiej, poprzedniej administracji amerykańskiej, tak mają ważne zarówno kwestie Donbasu i Krymu, ale także obszar ważniejszy był zapowiedź, czyli przemiany gospodarcze i społeczne. A takie Ukraina podobnie jest w tym świat. Zasadne jest pytanie, a jak Ukraina mogła podziewać podobnie administracji obywatelskiego z pewnością nie będzie to priorytet. Myślę, że na liście spraw najważniejszych Ukraina w ogóle się nie znajdzie, jeżeli się znajdzie, no to w kontekście z Rosją. To dla Ukrainy oznacza sytuację niższą, ale też dobrą. Dlatego, że z jednej strony no, można, przynajmniej na razie po pewnych wypowiedziach Donalda Trumpa, można by oczekiwać, że wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych dla Ameryki będzie mniejsze niż dotychczas. Nie znaczy, że nie będzie go w ogóle, dlatego że już wiemy, że będzie kontynuowana chociażby misja szkoleniowa dla ukraińskich żołnierzy na poligonie w Jaworowie, prawdopodobnie co najmniej do roku 2020, plus kilka dodatkowych możliwości wsparcia ukraińskiej armii, które zostały już no, przepchnięte w zasadzie przez Kongres i przez Senat, tak decyzja już zapadła, więc to pewne wsparcie będzie. A jeszcze ten plus, o którym ta druga strona metalu jest taka, ją często się też podkreśla na Ukrainie, że administracja brakowała bardzo uważnie śledziła zmiany na Ukrainie. Czasami można było nawet odnieść wrażenie, że zbyt uważnie, gdy Wiktoria Nuland przychodziła do ukraińskiego parlamentu na ważne głosowania, tak, gdy miały zapaść ważne decyzje dotyczące właśnie ukraińskich reform na Ukrainie. Często podkreśla się, że dzięki temu, że nowa administracja amerykańska niejako zmniejszy zaangażowanie w sprawy ukraińskie, będzie to dla Ukrainy szansa na pewne niezależnienie się od w ogóle zagranicznego wsparcia, tak na pewne usamodzielnienie się w sprawach zagranicznych, jednak pójście swoją drogą, takie zdanie testu dojrzałości, że to jest właśnie ta szansa, żeby przeciąć w pewnym sensie taką pępowinę od zagranicznych dochodów. Pytanie tylko na ile Ukraina może sobie poradzić bez wsparcia zagranicznego, czy to ze strony Stanów Zjednoczonych, czy to ze strony Unii Europejskiej. Pytanie ważne również dla Polski, bo bezpieczna, stabilna Ukraina to też jedna z również bezpieczna i stabilna wschodnia granica Polski. Zdecydowanie, czy Ukraina jest w stanie sobie poradzić bez wsparcia zagranicznego. Ja myślę, że bez pełnego wsparcia politycznego, tak, dlatego że już obecnie widzimy, że to wsparcie na poziomie politycznym słabnie. Francja będzie niedługo, w zasadzie już jest zajęta kampanią wyborczą. Niedługo ruszy też kampania wyborcza w Niemczech. Stany Zjednoczone przez pewien czas były
były zajęte swoimi sprawami, również kampanią wyborczą. To wsparcie na poziomie międzynarodowym dla Ukrainy już od pewnego czasu było mniejsze. Wydaje mi się, że inaczej natomiast wygląda sytuacja w sprawach gospodarczych, dlatego że w najbliższych 3-4 latach znacząco wzrośnie dług, który trzeba będzie z budżetu ukraińskiego spłacić. To wynika z tej restrukturyzacji wcześniejszych długów, które przeprowadzono zaraz po dojściu do władzy Jaceniuka. To są też pierwsze transze kredytu z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, które teraz trzeba będzie spłacić. No i oczywiście odsetki od tych wszystkich kredytów, one będą narastały. To wyniesie około 15 miliardów dolarów w najbliższych 3 latach, przy czym bardzo ważna sprawa, no, rok decydujący, czyli rok 2019, kiedy będą wybory prezydenckie, wybory parlamentarne na Ukrainie. W tym roku przypadnie 50% kwoty do spłaty, czyli 7,5 miliarda dolarów. Tutaj pojawia się pewne ryzyko, dlatego że jeżeli Ukrainie niejako nie udało się kontynuować współpracy z międzynarodowymi partnerami i pozyskiwać dodatkowe środki, to wraz z spadkiem niejako rezerw walutowych to sytuacja gospodarcza będzie się pogarszała. Kurs może znacząco się zmniejszyć. To będzie wzmacniało jednak populistów z każdą chwilą zbliżania się tych wyborów. A jak widzimy, oni już prowadzą sondaże i trudno będzie prezydentowi Poroszence czy też komu innemu nadrobić tę stratę. Pan wspomniał, że poparcie polityczne czy wsparcie polityczne ze strony Zachodu dla Ukrainy staje się w ostatnich miesiącach nieco mniejsze niż jeszcze kilkanaście miesięcy czy kilka lat temu. Co ciekawe, jeśli chodzi o relacje najbliższe, czyli Warszawa i Kijów, tutaj można odnieść dużo podobnego ułudzenia. Pojawiły się pewne napięcia, to zdecydowanie tak można to interpretować. Bardzo często mówi się, że może nie do końca te relacje z Polską są aż tak kluczowe, jeżeli prezydent Poroszenko może osobiście rozmawiać z Angelą Merkel, to niedawno jeszcze z Joe Bidenem, czy też z przywódcami państw Unii Europejskiej. Ale wydaje mi się, że teraz wraz z tymi postępującymi zmianami, czyli Stany Zjednoczone, duże prawdopodobieństwo dojścia sił prawicowych do władzy we Francji, być może wzmocnienie też sił prawicowych w Niemczech, nie wykluczone, że no będą też jakieś... Radio Conchita. Bez Boga Jahwe jesteś nikim.